Panowie wielkie serca mają i w tym ogrodzie na kogoś czekają. Macie panie szansę takiego króla spotkać, króla miłości. A wy same macie tyle marzeń, tyle pomysłów do zrealizowania. Wychodzicie ze swoich domów, cieszyć się życiem, doświadczać przygód i tam spotkacie tego króla. Spotkacie tego mężczyznę o wielkim sercu, ale jest tutaj konflikt, jakaś ostra wojna pomiędzy wami. Coś tutaj wydarzyło się. Coś, co doprowadziło do wojny w tej znajomości, w tej relacji. Popatrzcie, to wiedza do tego doprowadziła. Wiedza prawdziwa, stuprocentowa. Nie mówimy tutaj o plotkach, domysłach. To jest prawdziwa wiedza, to są fakty. Więc ta walka ma uzasadnienie. Był tutaj powód. Wir miłości w sercu zgasł. Niskie wibracje, dużo przykrości, dużo smutku. To przez tą walkę pomiędzy wami tutaj. Ale bardzo szybko to przemija. Ta wiedza was uwalnia, ta wiedza was wyzwala. Popatrzcie, że wy tymi pięknymi okrętami płyniecie do przyszłości. Widzicie piękną przyszłość przed sobą. Związaną z pieniędzmi. Tutaj nie patrzycie za bardzo na piękno przyrody, na świat, tylko właśnie na pieniądze, by zarabiać jak najwięcej. Wypalać jak najwięcej tych złotych monet w piecu i popatrzcie, że to jest tutaj powodem, przyczyną właśnie tego konfliktu w bliskiej relacji. Zamknięcie się i skupienie na sukcesach, pieniądzach, to jest powodem tego konfliktu. Postępujecie zgodnie z prawem, z zasadami. Moralność to wy, harmonia to wy. Prawa, przepisy, zasady, wszystko musi być załatwione tak jak trzeba. Nie łamiecie zasad. Jeżeli chcecie załatwić jakąś urzędową sprawę, napisać jakiś wniosek, prośbę, to jest to dobry moment. Urzędnik będzie przychylny do waszej prośby. Wiosna to jest czas wielkiej radości, wielkiego natchnienia, chęci do życia, cieszenia się życiem. Przepiękny czas. Najpiękniejsza pora roku. Rozkwit, życie. To będziecie przeżywać w waszych sercach. Jeżeli tutaj opuścicie swoje domy, w których wypalacie te złote monety, jeżeli wyjdziecie tam za to okno, to tej wiosny doświadczycie nie tylko w sercach, ale i fizycznie.